Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji, z tej strony oczywiście A+. Dzisiaj się zajmiemy ruchem jednostajnie opóźnionym. Na poprzednich lekcjach sobie mówiliśmy o ruchu jednostajnie przyspieszonym, który jest pierwszym z typów ruchu jednostajnie zmiennego. Dzisiaj ruch jednostajnie opóźniony. Jak już pewnie się domyślacie, jest to pewne przeciwieństwo do ruchu jednostajnie przyspieszonego i różni się on od ruchu jednostajnie przyspieszonego tym, że w przeciwieństwie do ruchu jednostajnie przyspieszonego wektor przyspieszenia ma przeciwny zwrot do wektora prędkości ciała, czyli przyspieszenie jest przeciwnie skierowane do kierunku ruchu ciała jakby. W ruchu jednostajnie przyspieszonym one miały taki sam zwrot, te dwa wektory. Przyspieszenie było skierowane tak jak porusza się ciało, czyli w tym samym kierunku miało taki sam zwrot. Tutaj te zwroty są przeciwne. No i dobra, trochę opisu matematycznego tego ruchu. Zapis wektorowy dla prędkości tego ruchu jest cały czas taki sam jak dla ruchu jednostajnie przyspieszonego. Mamy go tutaj. V wektor to jest cały czas V0 wektor plus A wektor razy T, czy tam razy delta T. W zależności od tego, czy czasem początkowym jest 0. Dlaczego tak? Dlaczego nie damy tutaj minusa, skoro powiedzieliśmy sobie, że A tak naprawdę jest ujemne, bo jest przeciwnie skierowane do ruchu? Otóż ten minus już jest zapisany w wektorze. Znaczy my pamiętamy z lekcji o wektorach, że wektor ma tam kierunek, zwrot i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym jak piszemy A wektor, to w tym A wektor już jest zapisane jakby, że on jest skierowany przeciwnie do wektora V0. Natomiast jeżeli piszemy skalarnie, to tej informacji już nie mamy i dlatego w tym zapisie poniżej, tutaj, V równa się V0 minus AT dla szybkości, jeżeli rozważamy ruch prostoliniowy wzdłuż jednej osi, czyli w jednowymiarowy ruch, mamy V równa się V0 minus A razy T. Tutaj już musimy zapisać koniecznie ten minus, dlatego że no, gdybyśmy zapisali plus, to byłby to ruch jednostajnie przyspieszony. Tutaj już nie mamy uwzględnionego tego, że to przyspieszenie jest przeciwne do kierunku poruszania się ciała. Musimy przez to opisać, wprowadzając ten minus. Dobra, to jest prędkość i szybkość. To zastanówmy się teraz, jak opisujemy drogę przebytą przez ciało w takim ruchu. Droga tak naprawdę analogicznie, wszystko tak naprawdę jest tutaj analogiczne do ruchu jednostajnie przyspieszonego. Także droga. W ruchu jednostajnie przyspieszonym drogę zapisywaliśmy jako V0T plus 1/2 AT kwadrat. No to domyślamy się, że jeżeli A jest teraz tak jakby ujemne, czyli mamy minus A, no to droga to będzie cały czas V0T minus 1/2 AT kwadrat, zamiast plus 1/2 AT kwadrat, ponieważ A jest skierowane w przeciwną stronę. I to możemy zapisać albo w ten sposób, albo jeżeli człon 1/2 AT kwadrat jest większy od członu V0T, czyli ciało nam się porusza przeciwnie do przeciwnie do zwrotu układów współrzędnych, to zapiszemy to wtedy w sposób minus V0T plus 1/2 AT kwadrat, dlatego że droga, czyli wartość przemieszczenia, musi być zawsze dodatnia. Pamiętacie, jak na wykresie sobie obliczaliśmy pole tego trapezu, który reprezentuje nam graficznie drogę? Tutaj w podobny sposób możemy to zrobić. Widzimy, że mamy V0, potem mamy jakieś V, czyli tutaj jest to nasze delta V, tak? Tutaj jakiś mamy czas charakterystyczny, dla którego no, powiedzmy jest koniec tego ruchu jednostajnie opóźnionego. Ok, i możemy sobie zauważyć, że tak naprawdę to pole tego trapezu, który tutaj no, zamalowałem na taki granatowo-niebieski kolor, to jest nic innego jak właśnie to, co zapisałem tutaj wzorem powyżej. Dlatego, że V0 razy T to by było pole takiego prostokąta, dotąd, czyli pole tego, co jest na niebiesko zamalowane, plus pole tego i minus 1/2 AT kwadrat. Co to jest 1/2 AT kwadrat? Jeszcze raz to sobie rozpiszemy. 1/2 AT kwadrat A razy T, to pamiętamy, to jest delta V. Zatem to jest 1/2, czy A razy delta T tak naprawdę jest delta V. Możemy to zapisać jako delta V i razy T, czyli mamy minus 1/2 delta V razy T. Delta V mamy tutaj, więc to jest ten bok. T mamy tutaj. 1/2 razy delta V razy T. To jest nic innego jak ten tutaj trójkąt.
więc jego odejmujemy, no i zostaje nam samo to, co zamalowałem na granatowo. Zatem wciąż jest to oczywiście pole pod wykresem. To jest cały czas poprawna droga, to jest pole pod wykresem V od T. No dobra. I możemy mieć takie dwa główne podtypy ruchu jednostajnie opóźnionego, w zależności od tego, jak sobie wprowadzimy układ współrzędnych względem ruchu ciała, dla ruchu ciała w jednym wymiarze. Możemy mieć dwa główne podtypy tego ruchu jednostajnie opóźnionego. No, pierwszym podtypem to jest podtyp, w którym wprowadziliśmy sobie układ współrzędnych o zwrocie zgodnym ze zwrotem wektora prędkości naszego ciała. I wtedy V0, no, x-owe zakładamy, że ciało się porusza tylko wzdłuż osi x, czyli jednowymiarowo. V0x to jest po prostu V0, a ax to jest minus a, dlatego że nasze przyspieszenie jest skierowane przeciwnie do kierunku wektora prędkości. No i dobra, z tego nam wynika, że x to jest nic innego jak x0 plus V0 t minus at kwadrat drugich. I wykres tego równania, widzimy, że jest t kwadrat, więc jest funkcja kwadratowa, zatem wykresem funkcji kwadratowej jest oczywiście parabola. Będzie to wyglądać w ten sposób. To x ciało nam cały czas przyrasta, ale przyrasta coraz wolniej, dlatego że ciało nam hamuje, no i w końcu to ciało nam się zatrzyma. Potem, jeżeli przyspieszenie cały czas jest takie samo co do wartości, oczywiście ono może zacząć przyspieszać w przeciwnym kierunku i poruszać się w przeciwnym kierunku. To są te kreskowane linie tutaj. Dobra, czyli przedstawia nam to taka parabola. Oczywiście jej ramiona są skierowane w dół, tak już mówiąc czysto matematycznie, jej ramiona są skierowane w dół, dlatego że mamy współczynnik a jest mniejszy od zera. Tym współczynnikiem a tutaj jest minus a drugich, tak jakby, nie? Dobra, a drugi przykład ruchu jednostajnie opóźnionego, to jest sytuacja dokładnie odwrotna. Czyli kiedy a jest dodatnie, a v0x jest równe minus v0, czyli ciało nam się nie tylko zwalnia, ale porusza się początkowo przeciwnie do kierunku układów współrzędnych, wciąż w jednym wymiarze. I wtedy równanie ruchu przyjmuje następującą postać. Jest to x równa się x0 minus v0t plus at kwadrat drugich. I tutaj już widzimy, że ten współczynnik a dla paraboli, no, weźmiemy taki kolorek, ten współczynnik a dla paraboli jest większy od zera. Czyli, no, czyli jak pamiętamy z matematyki, jej ramiona będą skierowane w górę. A zatem mamy taką parabolę. Czyli ciało, ponieważ się porusza przeciwnie do tego, jak jest skierowany układ współrzędnych, to zmniejsza się jego współrzędna. Zmniejsza się, ale także zmniejsza się coraz wolniej, dlatego że ciało hamuje i w końcu ciało się zatrzymuje. No i jeżeli przyspieszenie dalej jest cały czas takie samo, a przyspieszenie jest skierowane dodatnio, to może ono nam się zacząć poruszać zgodnie już teraz z kierunkiem osi układów współrzędnych. Dobra, takie matematycznie, takie dwa główne typy ruchów jednostajnie opóźnionych. I teraz najważniejsza sprawa właściwie jaka jest. Powiedzieliśmy sobie na początku samej kinematyki, że wszelkie ruchy są względne. A zatem jeżeli wszelkie ruchy są względne, to także ten podział na ruchy jednostajnie przyspieszone i opóźnione, to czy mówiliśmy o tym wczoraj, czy dzisiaj, czy na poprzedniej lekcji, czy na tej, to jest wszystko zależne od układu odniesienia. To, czy ruch jest jednostajnie przyspieszony, czy jednostajnie opóźniony. Dlatego, że spróbujmy sobie wyobrazić następującą sytuację. Idziemy pociągiem. I jedliśmy jabłko w tym pociągu, no ale jabłko się skończyło, jak wiadomo, wszystko się kiedyś kończy, wszystko co dobre. No i wyrzucamy ogryzek za okno, niestety, jesteśmy wandalami. I względem nas, tak naprawdę, nas jadących pociągiem, ten ogryzek, który na początku się nie poruszał, zaczyna przyspieszać, tak? No, w przybliżeniu porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Ale względem policjanta, który jest oczywiście niezadowolony z naszej postawy, który stoi gdzieś tam na stacji, przez którą przyjeżdża pociąg, to jabłko tak naprawdę, poruszając się na początku ruchem takim, jakim poruszał się pociąg, zakładamy, że on się poruszał ruchem jednostajnym z jakąś tam szybkością, ono zaczyna spowalniać. W końcu się zatrzymując, lądując gdzieś na ziemi i się zatrzymując. Zatem się porusza ruchem jednostajnie opóźnionym. Tak więc jak widzimy, to czy ruch jest jednostajnie przyspieszony, czy jednostajnie opóźniony, także zależy od układu odniesienia. To jest bardzo ważna rzecz, którą trzeba zapamiętać. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o teorię. Zapraszam na kolejne lekcje, zajmiemy się zadaniami. Ja dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTube, do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnych lekcjach.